Dobrze, widzę, że YouTube już jest, Facebook też już z nami jest. Cześć, witajcie. Od kilku sekund jesteśmy już na żywo. Dajcie znać, standardowo was o to proszę. Dajcie znać, czy nas słyszycie, czy nas widzicie, bo przed nami przedostatnia prezentacja w ramach drugiego dnia S4 Summit 2022. I jak widzicie, nie jestem sama tutaj i są z nami już kolejni prelegenci. Czekamy tylko, aż dacie znać, czy wszystko jest ok. Dawajcie znać proszę w komentarzach. Tak jak widzicie, na ekranie są już z nami prelegenci kolejni. Proszę bardzo, Kraftware obecne i życzę powodzenia. Cieszymy się, że jesteście z nami i czuwacie. Z nami są już Paweł Sidorowicz i Michał Lech, nasi kolejni prelegenci. Paweł Sidorowicz to Senior Business Analyst z ponad 9-letnim doświadczeniem w projektach farmaceutycznych, bankowych, Car Audio i Life Sciences. Doświadczenie w tych projektach stara się przekładać na indywidualne podejście do każdego nowego zadania. Wierzy, że dzielenie się wiedzą z innymi jest powinnością każdego doświadczenia specjalisty w IT i właśnie dlatego dołączył do ekipy prelegentów S4 Summit 2022. Na swoich ekranach widzicie też Michała Lecha, który jest analitykiem z ponadrocznym doświadczeniem w branży consumer goods i SFDC. Jest absolwentem studiów podyplomowych analityk biznesowy, profesjonalista na styku IT i biznesu, które to studia podyplomowe odbył na warszawskim SGH-u. Posiada mnóstwo certyfikatów z dokładnym jego bio, możecie zapoznać się też na naszej stronie internetowej i ze wszystkimi tymi certyfikatami. Prywatnie miłośnik McDonald'sa i Arsenalu Londyn. Przyznam się szczerze, że podzielam jedno z tych zamiłowań, ale nie powiem, które. Dziękujemy bardzo, że dołączyliście do nas, do ekipy prelegentów S4 Summit 2022. Widzimy, że wszystko jest ok, że słychać nas i widać. No to w takim razie pozostawiam was z naszymi widzami SFDC, BA, a praktyki rynkowe to temat tej prelekcji. Dołączę do was za około 50 minut po to, żeby pogadać w trakcie sesji Q&A. Drodzy uczestnicy i uczestniczki, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do naszych prelegentów, zostawiajcie je w komentarzach. Po prezentacji przypominam sesja Q&A. Paweł, Michał, oddaję wam głos. Witajcie. Dziękujemy ci za tak piękną zapowiedź i witamy jednocześnie wszystkich słuchaczy. Bardzo nam miło, że możemy tu dzisiaj z wami być. A o czym będziemy mówić? A będziemy mówić troszeczkę o tym, jak wygląda Trailhead dotyczący SFDC BA, czyli nowego certyfikatu Salesforce'owego, a także o tym, jak uzupełnić go o popularne praktyki rynkowe. Oczywiście czasu jest tyle, ile jest, czyli jest to około 50 minut i poruszyć wszystkie tematy związane z tym certyfikatem i praktykami, które można by było do niego odnieść, to moglibyśmy zrobić 5 osobnych wykładów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakres taki, jak widoczny na ekranie. Trochę powiemy o wizji, strategii i potrzebie biznesowej, o budowaniu relacji z interesariuszami, czy to jest orka na ugorze, czy może da się z tego zrobić wakacje all inclusive. Też o notacji promowanej przez Salesforce'a, czyli UPN, a jak to się ma do notacji, których używamy jako analitycy w większości na co dzień, czyli BPMN i UML. Troszeczkę o user stories i jobs to be done, ale nie za dużo, bo uznaliśmy tu obaj, że nie bardzo mamy się o co pokłócić ani wspierać. O roli analityka w UAT i na koniec taki smaczek, z czego warto się certyfikować w Salesforce, ale i nie tylko, bo też z serii tych certyfikatów od IIBA. I zaczniemy sobie od strategii, wizji i potrzeby biznesowej. O tym, jak ważna jest strategia, mogliśmy się przekonać chociażby wczoraj w meczu reprezentacji Polski, kiedy Czesław Michniewicz odniósł wspaniałe zwycięstwo 0-0 z Meksykiem, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o strategii sportowej, zajmiemy się strategią między innymi biznesową i tutaj co Salesforce daje nam w swoim trimixie. Patrząc ten trimix pod przygotowania do certyfikatu BA-owego, możemy odnieść wrażenie, że Salesforce zapomniał o strategii. Czy tak jest? Otóż nic bardziej mylnego. Salesforce po prostu stworzył swój oddzielny certyfikat pod strategię i tam skupia się na strategii biznesowej. Jeżeli chodzi o to, co dostajemy w trimixie dla BA-ów, no cóż, dostajemy tam kilka tipów, które mogą wskazywać nam drogę do tego, jak tą strategię określić, ale tak naprawdę większość zawiera się w certyfikacie Strategy Designer i Salesforce o tym nie wspomina bardziej szczegółowo. Ale tak naprawdę po co komu jest ta strategia?
Patrząc na to, co dzieje się na rynku, zdajemy sobie sprawę, że strategia jest niezwykle istotna. I wydawać by się mogło, że bez strategii firmy mogą istnieć. I jest to poniekąd prawda, ale to sprawdza się tylko w momencie, kiedy nasze środowisko biznesowe, to nasze morze biznesowe jest spokojne, kiedy nie dzieje się nic nieprzewidywanego. Kiedy natomiast nadchodzi jakiś sztorm, nasza organizacja, nasze przedsiębiorstwo, które nie ma strategii, zazwyczaj tonie. I to, co wyróżnia te lepsze organizacje, to posiadanie jasnej strategii, bo strategia jest dla nas niczym latarnia morska, która prowadzi nas przez te trudne czasami morza biznesowe do brzegu, do celu. Strategia ma pozwolić nam określić, co chcemy osiągnąć w naszej organizacji. Jak sobie pomóc ją zdefiniować? Cóż, tak jak wspomniałem, Salesforce daje nam parę tipów. Należy pamiętać o tym, że zawsze powinniśmy zaczynać od wizji tego, jaka ma być organizacja, co chcemy osiągnąć. Ale żeby wesprzeć tą wizję i jej osiągnięcie, musimy zidentyfikować potrzeby biznesowe, które będą nas wspierać w realizacji tej strategii. Patrząc na certyfikat i na to, jak podchodzi do roli analityka w definiowaniu strategii, zaczęliśmy się zastanawiać, czy Salesforce nie jest nieco naiwny, jeżeli chodzi o rolę analityka w definiowaniu strategii. No i tak powiem szczerze, z własnego doświadczenia można odnieść wrażenie, że Salesforce nieco tą rolę analityka w definiowaniu strategii przecenia. Tak, wypada się tylko zgodzić z tym stwierdzeniem, Michał, i często jest tak, że my jako analitycy czy osoby parające się analizą dryfujemy sobie na tym oceanie, używając tego porównania z latarnią morską. I ta strategia jest tą naszą latarnią, która pozwala nam nie zderzyć się ewentualnie ze skałą albo nie wpłynąć na mieliznę. Ale tak de facto, czy bierzemy udział zawsze w definiowaniu tej strategii? Śmiem twierdzić, że może jeżeli jesteśmy na szczeblu tym zarządczym w organizacji analitykiem, to pewnie tak. Natomiast jeżeli wchodzimy do projektu jako nowa osoba, to z reguły ta strategia już tam jest i musimy się do niej dostosować. Ta latarnia morska z drugiej strony daje nam taką wskazówkę, jakich wymagań nie powinniśmy rozpatrywać albo jakie powinniśmy kontestować, bo jeżeli zbierzemy wymagania i będziemy chcieli je wdrożyć w postaci takiego czy innego rozwiązania, a nie będą one spójne ze strategią, to tak de facto możemy zabić ten projekt albo spowodować, że będzie źle odbierany. Także trzeba zawsze kierować się tą strategią, a czy będziemy uczestniczyć w jej definiowaniu, czy nie, to modus operandi zawsze jest ten sam. Patrzymy na strategię, na roadmapę i nie dajemy się zbić z tej obranej trasy. Tak jest. Strategia wyznacza nam kierunek, chociażby podczas pozyskiwania wymagań. I tutaj w trimixie Salesforce'owym Salesforce bardzo mocno korzysta z wiedzy pana Druckera. Pan Peter Drucker to był specjalista z zakresu zarządzania, jeden z najwybitniejszych w XX wieku, który zdefiniował 5 takich pytań, które nie są obce analitykom biznesowym. Więc jak pomóc sobie zdefiniować tą strategię czy też potrzeby biznesowe? Musimy zadać sobie te pytania i zaczynając od najprostszego, najbardziej oczywistego, jaki jest cel naszej organizacji? Co chcemy osiągnąć? Co chcemy sprzedawać? Bo wydawać by się mogło, że jest to pytanie proste, ale patrząc na niektóre firmy, czasami można odnieść wrażenie, że nie wiedzą, jaki jest ich cel, poza tym, że chcą się wzbogacić. A innym pytaniem, które musimy sobie zadawać, to kto jest naszym klientem, kim są nasi konsumenci, jaki segment nas interesuje, bo tak naprawdę nie sposób trafić do wszystkich ludzi na świecie i dobrze zdefiniować sobie ten segment tak, aby trafiać z naszymi produktami, z naszymi serwisami do odpowiednich klientów. Inne pytanie powiązane z naszymi klientami, konsumentami, to jakie wartości wyznają nasi konsumenci, nasi klienci, bo przecież chcemy jako organizacja mieć wartości spójne z segmentem naszych klientów, tak żeby oni chcieli od nas kupować i żeby czuli się w pewien sposób dumni z tego, że są częścią tego rynku, że używają naszych produktów, naszych usług. No i pytanie, które jest niezwykle ważne z perspektywy analityka i każdej organizacji,
jaki będzie wynik naszego działania, co chcemy osiągnąć, po czym poznamy, że zmierzamy z naszą strategią, z naszymi celami w dobrym kierunku, czy jesteśmy ponad plan, czy jesteśmy poniżej planu, czy w ogóle nie trzymamy się naszych mierników. Określanie mierników sukcesu jest istotne z punktu widzenia budowania strategii i potrzeb biznesowych, bo dzięki temu zdajemy sobie sprawę, jak dobrze albo jak źle realizujemy nasz plan. No i właśnie, mając mierniki, przechodzimy do ostatniego pytania, kluczowego. Jaki jest nasz plan? Czyli znając odpowiedzi na wszystkie wcześniejsze pytania, możemy określić, co zrobimy, żeby ostatecznie osiągnąć naszą wizję, nasze cele i naszą strategię. Tak, i pozostaje tylko przemyśleć to, jak wspomóc się technikami w tym wyzwaniu, które mamy przed sobą. Mówimy o tym, jaki jest nasz cel, czego chcą nasi klienci, jacy oni w ogóle są, ale może powinniśmy zacząć w ogóle od tego, gdzie chcemy być. Ja proponujemy takie rozwiązanie, gdzie możemy zrobić planowanie wsteczne. Czyli zastanawiamy się, co chcemy osiągnąć i teraz idziemy krok do tyłu, jeszcze krok do tyłu, aż osiągniemy to, aż sobie wyłuszczymy, co tak naprawdę chcemy po kolei zrobić. I też możemy pomyśleć o tym w kontekście wartości wyznawanych przez klientów albo tego, co oni potrzebują, co ich ekscytuje, o modelu Kano, tak? Co oni tak naprawdę uznają na rynku za jakiś exciter, coś, co będzie super, a co tak naprawdę jest dla nich stałą, bo jeżeli myślimy na przykład o bankowości, to kiedyś, lata temu, wypłacanie z każdego bankomatu w Polsce to był taki feature, który naprawdę robił wrażenie. W tym wypadku to dzisiaj to jest coś, co klienci przyjmują za stałą. I gdybyśmy oparli na tym swoją strategię, no to nie wyszlibyśmy na tym zbyt dobrze. Co do samych rezultatów, to tutaj dopowiadam zawsze tylko tyle, że pokaż mi swoje KPI, a powiem ci, czego potrzebujesz. I tak de facto po tym, kto jakie ma KPI, możemy poznać, jakiej organizacji i na czym tak naprawdę zależy. Bo bez tego nie będziemy mieli łatwości w określeniu strategii. I myślę, że pamiętać trzeba, a często ludzie zapominają o tym celu i robimy strategię, to jest fajne, tamto jest fajne, a tak naprawdę ten cel zaczyna nam uciekać, więc warto gdzieś go na widocznym miejscu nawet sobie wyświetlić i za każdym razem, gdy rozpoczynamy dyskusję, myśleć o tym celu i wszystko podporządkować temu celowi. Jedną z ciekawych technik, które Salesforce proponuje do odkrycia naszej strategii, jest V2MOM. V2MOM, rozwijając skrót, możemy tutaj zobaczyć, że jest to wizja, wartości, przeszkody, jakie napotkamy w realizacji tej wizji, metody, jakich użyjemy, żeby te przeszkody pokonać oraz oczywiście mierniki, które pomogą nam ustalić, czy ta wizja została zrealizowana. Ta technika jest o tyle ciekawa, że została stworzona przez twórcę Salesforce'a, Marka Benioffa, do, uwaga, stworzenia Salesforce'a. Legenda głosi, że wraz ze współzałożycielami zebrali się kiedyś w restauracji i zaczęli się zastanawiać, jak osiągnąć sukces w życiu, jak stworzyć firmę, która da im korzyści, wyraźne korzyści, ale nie tylko im, ale też biznesowi. I legenda też głosi, że nie mieli na czym zapisać swoich pomysłów i sięgnęli po kopertę, na której zapisali wizję. I tą wizją to było stworzenie szybko rozwijającego się internetowego narzędzia do wspierania sprzedaży innych organizacji. Wartości, jakie sobie wtedy nakreślili, to stworzenie światowej klasy organizacji z funkcjonalnym systemem dla każdego, który będzie miał funkcjonalności time to market. Przeszkody, jakie znaleźli? Brak zespołu, brak deweloperów, brak product managera. Metody, które chcieli zastosować, żeby te przeszkody obejść, no to oczywiście od tych najprostszych, jak zatrudnienie teamu, który pomoże rozwinąć to rozwiązanie, jak i zbudowanie partnerstwa z tymi liczącymi się organizacjami, które będą chciały używać Salesforce'a po to, żeby markę Salesforce'a budować nie tylko samemu, ale korzystając z zasobów tych organizacji. No i ostatnie mierniki, które mają nam pomóc określić, czy ta wizja zostanie zrealizowana, no to chociażby prototyp, który miał być piękny z założenia i realizować te wartości, ale też punkt, który najbardziej nam się z Pawłem spodobał, we are all rich, czyli wszyscy jesteśmy bogaci.
I tutaj mam nadzieję, że nie chodziło tylko o Salesforce, ale też o wszystkich klientów Salesforce. Taką mamy przynajmniej nadzieję. I nie wiem jak tobie, Michał, ale mnie w ogóle najbardziej podoba się ten koncept dotykalnej tej koperty, w którą można wsadzić tą strategię, niejako zalakować i powiedzieć sobie, że to jest to, do czego dążymy i to jest wyryte w kamieniu. Ta koperta symbolizuje jakby ciągłość tego, jakby dążenie do czegoś. Ja w ogóle lubię takie metody, które są dotykalne, dzięki którym możemy coś zobaczyć. Od razu mi się to kojarzy z takim pudełkiem produktu na przykład, gdzie możemy sobie wypisać, jaki chcemy, żeby ten produkt był. Jest to też coś, co widzimy, co daje nam wyobrażenie, do czego dążymy. I myślę, że to bardzo fajny pomysł i koncept. Tak jest. No, jeżeli chodzi o te dotykalne metody, to przydają się na warsztatach, bo pobudzają kreatywność uczestników warsztatów. No i myślę, że Salesforce też lubił te dotykalne, stare metody, ale ponieważ mamy XXI wiek, Salesforce wychodzi z założenia, że to Vitumom powinno być równie współczesne. I tutaj kolejna ciekawostka. Każdy pracownik Salesforce'a posiada własną aplikację do tworzenia Vitumom związanego z ich pracą. Każdy pracownik określa swoją wizję, swoje wartości, swoje przeszkody i metody, jak rozwijać się na swoim stanowisku. Potem Vitumomy poszczególnych pracowników składane są na Vitumom działów, a działów na Vitumom organizacyjne. I tak Salesforce raz do roku stara się odświeżać to Vitumom, bo pamiętajmy, strategia musi być żywa i musi adaptować się do realiów rynkowych. Tak, i no, trudno by było, żebyśmy każdemu teraz pracownikowi w firmie dali kopertę i masz tu wypisz swoje wartości, cele i mierniki i wyślij to do nas, a my wszystkie te koperty przyjrzymy. Wynajęliśmy już magazyn na to i będziemy je przeglądać. Nie obiecujemy, że przeczytamy wszystkie w okresie następnych 3 lat, ale damy radę na pewno. Bardzo fajny pomysł na angażowanie pracowników w wizji organizacji. To się zawsze bardzo fajnie dodaje do wartości tego i do tego, co już mamy w swoim setupie. Dzięki temu mamy szerszy widok. Jeszcze jak dołożymy do tego wiedzę z rynku i podpytamy klientów w jakiejś grupie fokusowej albo zrobimy jakiś benchmarking dotyczący trendów rynkowych, no to i teraz dołożymy jeszcze naszą wiedzę o tym, co się dzieje i naszą ekspercką wiedzę jako organizacja, to dostajemy taki widok 360, dzięki któremu możemy zbudować bardzo efektywną strategię. Moim zdaniem na Mistrzostwo Świata. Tak jest i co warte podkreślenia, dla niektórych firm takie coś mogłoby się wydawać przerostem formą nad treścią, tak? To jest przerost formy nad treścią, po co coś takiego robić, ale moim zdaniem to właśnie wyróżnia Salesforce'a. Myślę, że dzięki właśnie takim technikom Salesforce wyrósł na tego lidera, bo poprzez zejście z poziomem strategicznym do szczebla pracowników szeregowych daje poczucie budowania strategii już od podstaw każdemu pracownikowi i dzięki temu wspiera współpracę pracowników już od samego początku. Ale mówiąc o współpracy, możemy przejść też do następnego tematu, który pojawia się w trial mixie Salesforce'owym pod certyfikat dla analityków biznesowych. I tak jak mówi tam podtytuł, czy budowanie relacji z interesariuszami to jest orka na ogorze, czy jednak wakacje all inclusive. No i tutaj wydawać by się mogło, że należy odpowiedzieć jak każdy analityk. To zależy. I tak jest, bo wiadomo, jeżeli chodzi o relacje, tam gdzie są ludzie, ludzie są różni i tak samo budowanie tych relacji może być albo trudne, albo łatwe. Salesforce natomiast chce nam to ułatwić, dając nam kilka wskazówek, jak wspierać się w budowaniu relacji nie tylko z interesariuszami, ale myślę, że ogólnie też ze wszystkimi ludźmi, bo te typy są bardzo przydatne. Salesforce podkreśla rolę inteligencji emocjonalnej w pracy analityka biznesowego. Inteligencja emocjonalna to jest umiejętność odczuwania i rozróżniania stanów emocjonalnych innych ludzi, ale też przede wszystkim swoich, tak żeby móc użyć ich w codziennej pracy. To, co jest warte podkreślenia, Salesforce wyraźnie mówi nam, że empatia jest kluczowa do zbudowania tej relacji. I tak tutaj jest to wyszczegółowienie. Współczucie, czyli sympatii i empatia, czyli empatii. Współczucie z założenia jest podejściem oceniającym, osądzającym. Empatia pozwala nam postawić się w butach drugiego człowieka. I tutaj przykład z praktyki.
z mojej praktyki projektowej, mieliśmy sytuację, że biznes przyszedł do nas i mówi, potrzebujemy raportów, nie wiemy jak je zrobić, wy nam to zróbcie i tyle. No i pierwsza reakcja, ta współczująca, ta sympatii byłaby, no biznes jest leniwy, nie chce im się robić raportów. Byli przetrenowani, powinni to zrobić i tyle, cześć. No i to jest to podejście, którego Salesforce nie wspiera i słusznie patrząc nie dziwię się czemu, natomiast wspiera podejście empatyczne, czyli chcemy stawić się w tych butach naszego biznesu, zrozumieć, dlaczego mają takie podejście. No i tak zastanawiając się, o co chodzi, doszliśmy do wniosku, że oprócz tego, że nie umieją zrobić tych raportów, wstydzą się powiedzieć, że nie mieli treningów. Więc żeby tylko zrozumieć, czy tak naprawdę o to chodziło, poszedłem do biznesu, zapytałem, o co chodzi, dlaczego nie chcecie, jak mogę wam pomóc, widzę, że macie problemy, chętnie pomogę, jeżeli możemy. I oni wtedy przyznali się bez problemu. No wiesz, Michał, mieliśmy tam trening 2 lata temu przy wdrożeniu, teraz do tych Salesforce'owych raportów to nie kumamy za bardzo, wstydzimy się. Temat zamknięty, potrzeba jest odkryta, robimy treningi przypominające, jak robić raporty i biznes sam z przyjemnością te raporty zrobi, bo na tym polega ich praca. Jeżeli chodzi o inne tipy, które Salesforce daje nam w tym trailmixie Salesforce'owym, to chociażby rozpoznawanie stylów pracy, które też może się okazać kluczowe, bo mamy osoby, które lubią skupienie się na zadaniach, jak stereotypowy deweloper introwertyk, który chce wyklepać swój kod i dajcie mi święty spokój, nie po to kończyłem studia informatyczne, żeby teraz rozmawiać z ludźmi, ale też analityków biznesowych, którzy lubią współpracę z ludźmi, też oczywiście stereotypowo, i którym buzia się nie zamyka, kiedy rozmawiają na jakikolwiek temat. Mamy też miks mieszany, czyli powiedzmy project managerów, którzy z jednej strony lubią rozmawiać z ludźmi, ale też poprzez planowanie skupiają się na zadaniach. I warto jest rozumieć, jak poszczególne osoby pracują i co lubią, ponieważ może się okazać, że czasami lepiej jest zorganizować 15-minutowego kola niż pisać 10 maili, albo czasami lepiej napisać 15-dwuzdaniowego maila niż robić godzinne spotkanie, po to, żeby po prostu szanować wspólny czas i style pracy poszczególnych osób. Te wskazówki, te 3 elementy Salesforce podaje jako takie fundamenty budowania trwałej i dobrej relacji, ale oprócz tego daje nam też inne tipy, jeżeli chodzi o budowanie relacji. Tak, ja jeszcze wróciłbym do tego, co Michał mówiłeś o tym zdarzeniu, że poszedłeś, zapytałeś, wyszedłeś proaktywnie i też najważniejsze w tym wszystkim jest, myślę, i wyrobić sobie takie nastawienie, że biznes nie jest naszym wrogiem, bo często pokutuje, o Jezu, czego oni znowu ola Boga chcą, a to też są ludzie, którzy mają swoje potrzeby, swoje obawy i wychodząc do nich i pokazując się jako ta osoba, która chce pomóc, otwieramy kolejne drzwi, nam jest łatwiej w projekcie, wszystkim jest łatwiej w projekcie i wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Natomiast o budowaniu relacji mógłbym tu mówić wiele rzeczy, bo to jest taki mój konik, w ogóle analiza interesariuszy też, ale powiedzieć kilka ważnych rzeczy, o których Salesforce też mówi, a jeżeli byście chcieli sięgnąć więcej, to też jest pełno materiałów na ten temat, jak budować trwałą relację. Ja między innymi pisałem o tym artykuł, przeprowadzałem wykład, więc też jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę podrzucić. Natomiast to, co jawi mi się jako bardzo ważne, to jest zbudowanie tej osobistej relacji. Czyli nie tylko ja i ktoś tam po drugiej stronie, tylko poprzez bycie proaktywnym, poprzez bycie transparentnym i godnym zaufania i takim no, człowiekiem, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i nie chowa się za podwójną gardą, nie wyłącza komunikatora, nie unika dyskusji, nie unika trudnych tematów, nie zakopuje tematów w ogródku czy nie zawija ich w dywan, to dzięki temu ta relacja zaczyna nas zbliżać do takiej współpracy ścisłej, gdzie nawet przechodzimy do tego, że się lubimy i może chętnie byśmy spotkali się po pracy i dzięki temu wszystkim w projekcie jest łatwiej, analitykowi jest łatwiej, czy osobie parającej się analizą jest łatwiej, biznesowi jest łatwiej, bo ma do kogo przyjść, z kim porozmawiać. No i co się jawi też jako ważne w tym wszystkim, to jest przyznawanie się do błędów i nie udawanie, że tych błędów nie ma i że wszystko jest w porządku, projekt jest piękny, wygląda jak arbus, na zewnątrz jest zielony, w środku jest czerwony, tak, czyli wszystko się pali, ale na zewnątrz jest super.
I też reagowanie na feedback. No słuchaj, Paweł, mógłbyś zrobić to trochę inaczej, albo mógłbyś zadać to pytanie inaczej, to byś dozyskał inną odpowiedź. Nie zamykamy się na to, nie bronimy się. O, ale ja to zrobiłem dlatego i teraz następuje 15 minut, dlaczego ja tak zrobiłem, a nie inaczej. Nie, otwieramy się na feedback, wysłuchujemy, przetwarzamy go sobie i dopiero reagujemy i proponujemy akcję. Wspólnie z biznesem ustalamy, co możemy poprawić. Cóż, jeżeli chodzi o inne tipy, które Salesforce nam daje do analizy interesariuszy, możemy sobie zerknąć, że są to metody nieco różne od naszych praktyk, które poznajemy zazwyczaj. No i teraz patrzymy na to, co w prezencie dostajemy od Salesforce'a, tak? Spojrzymy sobie na to. Spojrzymy sobie na to, co możemy do tego również dorzucić z punktu widzenia naszego doświadczenia projektowego. Odpowiemy sobie na arcyważne pytanie, czy na wszystko jest czas i czy możemy to zrealizować w rozsądnym horyzoncie czasowym. Cóż, odpowiedź brzmi, to zależy. Jak zawsze, każdy analityk powinien mieć tą odpowiedź gdzieś wytatuowaną prawdopodobnie na przedramieniu. To zależy, jakim jesteśmy w projekcie, to zależy, jakie mamy narzędzia, to zależy, jaki mamy zespół do dyspozycji. Ale o tym jeszcze troszeczkę porozmawiamy po tym, jak przejdziemy przez proponowane przez Salesforce metody i to, czym ewentualnie można je uzupełnić. I to taki rzuca się od razu w oczy w Trailheadzie taki Wheel of Stakeholders albo Stakeholders Wheel, czyli koło stakeholderów, w którym w centrum tej alufelgi naszej widzimy stakeholderów projektowych, potem mamy IT, gdzieś tam organizacje i na końcu to środowisko makroekonomiczne można by nazwać albo regulacyjne, które ma wpływ na projekt. Dla mnie jest to nic nowego, nihil novi jak onion diagram albo jak ja to lubię tłumaczyć diagram cebulowy, w którym kluczowi interesariusze są w środku tej naszej szeregowej cebuli, a trochę mniej ważni, trochę dalej od epicentrum i potem mamy zwykłych interesariuszy i innych. Której z tych metod użyjemy, tak w zasadzie to nie ma różnicy, bo obie mają ten sam cel, zdefiniować nam, kto jest w środku projektu, a kto jest trochę bardziej na zewnątrz albo mniej ważny z naszego punktu widzenia. Żeby to uszczegółowić, ja proponuję taką, w ogóle proponujemy taką metodę matrycy Mendelowa, w której mamy cztery kwadraty na osi, zależnie od tego, jak oceniamy danych interesariuszy. Jak widzicie, mamy dwie skale, według których oceniamy naszych interesariuszy. Jedna to jest power, czyli możemy powiedzieć moc sprawcza, druga to jest interest, czyli zainteresowanie naszym projektem. I wypada zacząć od tej najważniejszej na skali, od tych najważniejszych na skali interesariuszy, czyli tych, którzy mają wysoką moc sprawczą, a także wysokie zainteresowanie projektem. To na przykład mógłby być nasz sponsor albo ktoś z biznesu, kto wyraził potrzebę takiego projektu w ogóle, tak? Kto będzie nas tu wspierał i kto będzie miał żywotne zainteresowanie w tym, żeby projekt odniósł sukces. I takimi osobami zarządzamy blisko. Czyli ta strategia manage closely, tu od z góry przepraszamy za miks polsko-angielski, ale tłumaczenie niektórych tych strategii na polski byłoby dosyć karkołomne, więc zdecydowaliśmy się zostać przy angielskich nazwach tych strategii i generalnie tej tabeli, i tej matrycy. No i jak już mamy tych, których zarządzamy blisko, trzymamy blisko i nie puszczamy, to patrzymy na tych, którzy mają dużą moc sprawczą, ale słabe zainteresowanie projektem i to z reguły są osoby bardzo wysoko postawione w organizacji. Możemy mówić tu na przykład o jakimś CEO, prezesie czy o dyrektorze departamentu, który aktywnie nie uczestniczy w projekcie, ale jest żywotnie zainteresowany jego sukcesem. Może nie tyle na co jest zainteresowany efektem, ale nie jest zainteresowany jak on wygląda, co się w środku dzieje, kto co raportuje i tak dalej. Tych interesariuszy utrzymujemy w poczuciu satysfakcji, że wszystko toczy się dobrze, że działamy zgodnie z ustalonymi ramami, że przygotowana analiza czy projekt toczą się tak, jak zapowiadaliśmy i oni są po prostu zadowoleni i nie schodzą z tego ostatniego piętra wieżowca, nie zjeżdżają windą na dół i nie mówią, a teraz to robimy po mojemu, bo to źle wygląda. Więc staramy się, żeby oni byli zadowoleni.
idąc sobie teraz w dół na tej podziałce, mamy tych, którzy mają niskie zainteresowanie i żadną moc sprawczą. No, do tych przywiązujemy minimalną wagę, nie możemy zupełnie sobie odpuścić, bo jeżeli będziemy w ogóle z nimi nie rozmawiać albo w ogóle nie brać nic pod uwagę, to może się okazać, że poprzez jakieś eskalacje i tak dalej wyrobią sobie ważniejszą rolę w projekcie i wtedy będziemy mieli kolejnego interesariusza zainteresowanego naszą pracą. No i jeszcze została nam do pokrycia keep informed strategia, czyli tych, którzy nie mają mocy sprawczej, ale mają duże zainteresowanie, czyli na przykład, i tu zawsze powołuję się takim przykładem, że to mogą być ludzie, którzy nie mają mocy sprawczej w tym projekcie, nic nie mogą na niego poradzić, ale na przykład zainteresowanie jest duże, bo stracą pracę, albo ich duży zespół straci pracę, albo będą musieli robić więcej niż do tej pory. I to są tak zwani stakeholderzy negatywni, czy interesariusze negatywni, więc warto ich informować o postępach prac, warto przeprowadzić jakiś change management, żeby się nie okazało, że oni tą zmianę nam wyprą i nie będą przez to brak informacji, ludzie naturalnie boją się zmiany i teraz żebyśmy nie zapomnieli o nich, nie zapomnieli o tym, żeby no, uwiarygadniać projekt w oczach organizacji. Tak, mówiąc o technikach, Salesforce proponuje nam jeszcze jedną, nie tyle związaną z analizą interesariuszy, co z badaniem zachowań naszych konsumentów. Customer Journey Mapping. Troszeczkę króciutko wam opowiem, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, zachęcam do zajrzenia do Trailheadów. Polega na tym, że nie mapujemy tylko procesu, w jakim uczestniczy nasz konsument, ale też zadajemy sobie pytania, w jakim stanie emocjonalnym znajduje się nasz konsument, tak jak tutaj na przykładzie zgłaszania pytania do serwis desku. Co on czuje, kiedy to składa? Do kogo się odezwie, jaka będzie jego reakcja, kto odbierze jego zapytanie, jakie ma punkty styku z naszym systemem. To pomaga nam zrozumieć zachowania klientów, touchpointy, jakie ma z naszą organizacją na każdym etapie, chociażby tutaj, jeżeli konsument zada pytanie agentowi w nastroju, który zbadaliśmy wcześniej, że jest zły, wtedy możemy sobie przygotować jakieś scenariusze odpowiedzi na negatywnego konsumenta. Jeżeli chodzi o Customer Journey Mapping, jest to bardzo fajna technika. Polecam jeszcze raz przejrzeć się w Trailmixie, jeżeli chodzi o Customer Journey Mapping. Natomiast pojawia się jeden mały problem i to jest czas. Bo teraz zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. Czy my mamy na to wszystko czas? No i tutaj znowu musimy odpowiedzieć, to zależy. Jeżeli mamy dużą organizację ze specjalnym działem do badania customer journey mappingu na przykład, wtedy fajnie, możemy sobie analizować potrzeby klienta od podszewki tyle, ile chcemy. Ale zazwyczaj analityk jest jak ten samotny rewolwerowiec na Dzikim Zachodzie i musi się śpieszyć, żeby wyjąć pistolet szybciej niż biznes wyjmie swój. Dlatego ważne jest, żeby używać tych technik z głową. I to, że podajemy przykłady tych technik, nie oznacza, że musicie użyć ich wszystkich. Możecie nie użyć żadnej, możecie użyć jednej. Ważne jest to, żeby zawsze wspierać się technikami, nie tylko w analizie interesariuszy, ale ogólnie w pracy analityka biznesowego. Gorzej w ogóle, jak my tu stoimy z rewolwerem, po drugiej stronie biznes z rewolwerem, a na dachu siedzi regulator z nabitą snajperką, tak? To może być trochę gorzej. Natomiast tak, generalnie zachęcamy do patrzenia na analizę biznesową pod kątem tego, jakie mamy zasoby, z kim współpracujemy, ile czasu w projekcie, bo często jest tak, że jeżeli to jest jakiś proces RFP, to my nawet nie dotrzemy do tak głęboko, żeby zrobić customer journey mapping. Będziemy tą wiedzę z organizacji. Jeżeli oni mają taki diagram, jeżeli oni mają taką wiedzę, to tym lepiej dla nas. Natomiast no, trzeba mierzyć siły na zamiary, nie zapowiadać, że my tu teraz zrobimy taką analizę, że ho-ho w miesiąc, no bo potem to nas po prostu uderzy z powrotem i okaże się, że nie jesteśmy w stanie dowieść tego, co obiecaliśmy, co jak wiadomo w relacjach projektowych czy z interesariuszami, no będzie się odbijało czkawką już praktycznie przez cały projekt. Tak, Customer Journey Mapping jest ciekawą techniką do mapowania raz, że relacji naszych konsumentów, a raz, że procesu, ale mówiąc o procesach, Salesforce z kolei zaskakuje nas po raz kolejny, ponieważ Salesforce prezentuje nam UPN-a. UPN przez Salesforce'a uważany jest za najlepszą, najwybitniejszą, najwspanialszą notację do modelowania procesów biznesowych. Nie ma nic lepszego według Salesforce'a. Pokrótce, co to jest?
No jest to uniwersalna notacja do mapowania procesów biznesowych. Według Salesforce'a sprawdza się zarówno w tych dużych organizacjach wysoko regulowanych, jak i tych mniej rozwiniętych, innowacyjnych startupach. Jakie UPN ma zasady stosowania? Jest 5 takich zasad. Przede wszystkim nie więcej niż 8-10 activity boxów na planszy. Ma to ułatwić zrozumienie naszego procesu. Zagnieżdżenie, czyli od ogółu do szczegółu. Jeżeli chcemy pokazać bardziej szczegółowy proces, możemy go zagnieździć w poszczególnym activity boxie. Musimy też dołączać informacje do activity boxa. Jeżeli mamy jakieś guideliny, obrazki, cokolwiek, co pomoże nam w zrozumieniu poszczególnej aktywności, procesu, dołączamy to do activity boxa tak, żeby to na pierwszy rzut oka jednym kliknięciem było zrozumiane. Kolejna zasada to widoczność i edycja kontrolowana przez prawa dostępu, czyli musimy dbać o to, żeby nikt nam tego procesu, który sobie zmapowaliśmy, nie sprzątnął sprzed nosa. No i kontrola wersji, żebyśmy mogli sobie kontrolować, co zostało zmienione wraz z kolejną zmianą. Jeżeli chodzi o sam UPN, no to notacja prezentuje się następująco. Mamy tutaj ten bloczek Activity Box, który informuje nas, jaka czynność ma zostać wykonana. Jest to główne założenie tego Activity Boxa, czyli czynność, która ma zostać wykonana. Jeżeli chodzi o UPN, ważne jest, są też te szczebelki poniżej, czyli zasoby, resources, które wskazują, kto wykonuje daną czynność. Tutaj Salesforce poleca też zaznaczyć według macierzy racji odpowiedzialność za wykonanie zadania, status odpowiedzialności, no i jaki system został użyty do wykonania danej czynności. Jeżeli chodzi o sam Activity Box, w lewym rogu możemy zobaczyć cyferkę 1. Informuje nas o tym, na jakim poziomie szczegółowości jesteśmy, czyli klikając, jeżeli tam będzie dwójka, trójka, klikając w odpowiednie numerki, będziemy mogli zejść niżej do tego procesu, tak żeby odkryć zagnieżdżenie i szczegółowość. Z prawej strony w rogu znajdziemy sobie attachment, czyli nasze informacje, które mogą nam się przydać w odkrywaniu tego procesu. Tak, jeżeli mamy jakąś work instruction, możemy sobie po prostu kliknąć tutaj i zobaczyć, jak to na ten moment wygląda. No i kluczowe elementy, jeżeli chodzi o Activity Box, a raczej które są poza Activity Boxem, to są linie przepływu, tak? Czyli co nam triggeruje daną aktywność, kiedy ona się wydarzy, to ta strzałeczka z lewej strony, i co się stanie po tej aktywności, po tym Activity Boxie, pokazuje nam strzałeczka z prawej strony. One zawsze są odpowiednio opisane. Są warte zapamiętania, triggerująca ta linia, ta strzałka może być też outputem, inaczej output jednego Activity Boxa może być triggerujący drugi Activity Box, co możemy zobaczyć na tym bardziej skomplikowanym diagramie. Jeżeli chodzi o UPN-a, jego wady i zalety, no ja osobiście jestem fanem BPMN-a i UML-a, uważam, że ten duet to jest najwspanialsza rzecz, jaka istnieje, wszystko możemy tym zamodelować. Natomiast to, co Salesforce podkreśla, to to, że jest to bardzo prosta notacja, zrozumiała dla każdego, i poprzez usunięcie streamline'ów i zastosowanie tych strzałeczek kierunkowych z podpisami staje się to czytelniejsze dla chociażby biznesu. Ja osobiście polecam Wam artykuł Salesforce Bena odnośnie UPN-a. Jest tam świetny film, gdzie jeden z twórców certyfikatu ogląda film, jak wytwarzana jest whisky Ryana Reynoldsa, a następnie mapuje to na proces w UPN-ie. Tak, i też rozmawialiśmy sobie o tym z Michałem wielokrotnie i w dalszym ciągu jest to kwestia dyskusyjna, czy używamy UPN-a, czy innej notacji. No taką przewagę BPMN i UML mają nad UPN-em, że są już od lat powszechnie stosowane, więc mamy szansę, że ktoś w tej organizacji, dla której akurat pracujemy, już te notacje zna i rozumie. Czy to oznacza, że są lepsze? No niekoniecznie, ponieważ no ta notacja jakby fajnie współgra z Salesforce'em i podejściem obiektowym do designu oprogramowania, więc fajnie się z niej, można fajnie z niej skorzystać w projektach, ale czy w ogóle sprowadza nas to do bardzo ciekawego wniosku? Czy wybór notacji jest aż tak istotny i czy możemy używać ich wszystkich trzech albo żadnej? No tak de facto
Zależy, jak zwykle, ale odpowiedź jest taka, nieważne jakiej notacji użyjemy, ważne jest to, czy jak już użyjemy tej notacji, to czy nasi odbiorcy będą w stanie zrozumieć naszą intencję i co ta notacja ma im pokazać. Możemy zastosować miks, możemy zrobić proces w BPMN-ie, ten bardzo wysokopoziomowy, biznesowy. Możemy zrobić potem diagram klas, pokazując relacje między obiektami, a na koniec, żeby pokazać, jak to już ma działać w Salesforce, użyć UPN-a. Wszyscy, świat jest otwarty, mamy morze możliwości i tak naprawdę ważne jest to, żeby zrozumiano, co chcemy przekazać. Możemy zrobić prezentację dla biznesu, jakich notacji będziemy używać i jak one, do czego one posłużą. Z UML-a na przykład możemy użyć diagramu stanów, który zwykle sprawdza się w moich projektach i pokazuje bardzo dokładnie, jakie stany ma dany obiekt, na przykład lead i co triggeruje przejścia między tymi stanami. Bardzo łatwo biznes to rozumie, z reguły to jest intuicyjne, także warto użyć takiego miksu, a jaki akurat jest nam potrzebny i jaki jest zrozumiały przez odbiorcę. Tak, a ostatecznie okaże się, że i tak kończymy z kartką papieru i długopisem, kwadratami, trójkątami, albo co gorsza, z prezentacją w PowerPoincie. Jedno jest pewne, zrozumienie jest kluczowe. I to, co jeszcze pomaga nam zrozumieć chociażby funkcjonalności, to user storiesy i jobs to be done. Jest to kolejny element certyfikatu dla BA-ów Salesforce'owego. Nie będziemy Was tutaj przynudzać, jeżeli chodzi o same user stories. To, co chcemy podkreślić i co Salesforce podkreśla, user stories to nie jest to samo, co wymagania. Koniec, kropka. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, Salesforce wyraźnie podkreśla, jak ważne jest definition of done i acceptance criteria, tak żebyśmy doskonale zrozumieli, co nasze user story przedstawia. Sama struktura, myślę, że wszystkim Wam dobrze znana, i nie będziemy jej przytaczać. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o user storiesy, nie mamy się o co pokłócić. Natomiast... Tak, jesteśmy tym wielce zawiedzeni, muszę szczerze powiedzieć, bo my lubimy z Michałem się trochę poskrobać po kostkach, jak Grzegorz Krychowiak rywali, ale niestety teraz nie możemy tego zrobić. Natomiast Salesforce proponuje coś fajnego, co uzupełnia user stories. Jobs to be done, czyli tak naprawdę... definiujemy, co klientowi jest potrzebne, po co klientowi jest to rozwiązanie, a nie design rozwiązania dla samego rozwiązania, no bo przecież możemy na to spojrzeć fajnym przykładem. Klient chce łopatę, no to dajmy mu łopatę, akurat mamy w magazynie stalową łopatę, super, a może on chce zbudować zamek z piasku i wtedy taka stalowa łopata, no to będzie jednak overkill i koszt niewspółmierny do potrzeby. No ale z drugiej strony, jak damy taką łopatkę do piasku komuś, kto chce zakopać sąsiada w ogródku, no to niestety może się skończyć nagłym przyjazdem policji i nie pomożemy. W sumie, jeżeli to jest moralnie negatywne, to może nie powinniśmy pomagać, ale taki obrazowy przykład tylko po to, żeby pokazać Wam, że niby rozwiązanie to samo, a potrzeba zupełnie inna i Salesforce proponuje bardzo fajnie, jak można do tego podejść i uzupełnić sobie user story o właśnie jobs to be done. Tak jest, nie polecam kopania grobu łopatką do budowania zamków z piasku, bo skończymy i bez grobu, i bez łopatki. Natomiast co polecam? Przyjrzenie się strukturze jobs to be done, tak żeby mieć świadomość, jak to wygląda. Czyli określamy sytuację, w jakiej się znajdujemy, when, motywację, co chcemy osiągnąć i so I can, czyli expected outcome, co ma się wydarzyć w danej sytuacji tak, żeby doskonale zobrazować sobie efekt naszego działania, zamierzonego działania. Rozmawialiśmy o budowaniu relacji, rozmawialiśmy o procesach, rozmawialiśmy teraz o user storiesach i o tym jobie, który ma być done. No i teraz pytanie, jak sprawdzić, czy ten job był faktycznie done? Nie ma lepszej odpowiedzi niż UAT i jest to najlepsza metoda. I co ciekawe, my z Pawłem mamy kilka certyfikatów dla BA-ów i nie dla BA-ów i zwróciliśmy uwagę, że Salesforce w swoim certyfikacie dla analityków jako jedyny wyraźnie określa funkcję analityka w testach UAT. Do tej pory to była szara strefa, teraz Salesforce wyraźnie określa, jak powinien zachowywać się analityk, jaka jest jego rola. Ale czym jest to User Acceptance Testing? Tak? Są to testy akceptacyjne użytkownika sprawdzające, czy wartość biznesowa, funkcjonalność została dowieziona, czy działa tak, jak miała działać.
jest to ostatni etap przed wypuszczeniem wersji systemu bądź systemu na produkcję. I tak jak jest na tym w memie can't fail UAT if there is no UAT, no to tak jak u mnie w projekcie, czasami decydujemy się na pominięcie UAT, jeżeli wiemy, że funkcjonalności nie dotykają bezpośrednio użytkowników. Decydujemy się na to z oszczędności czasu, ponieważ angażowanie biznesu w tworzenie UAT to jest proces czasochłonny, ale też mamy system walidowany i na każdym etapie mamy gwarancję, że został przetestowany przez deweloperów, testerów, a czasami nawet analityka albo product ownera. Po co analityk w UAT? Patrząc na źródło z tego trailmixu Salesforce'owego, oni opierają się w 100%, ta wiedza jest oparta na wywiadzie dyrektor analityków biznesowych w Salesforce'ie i ona mówi wprost, analityk jest niezbędny w testach UAT, ponieważ w idealnym świecie z założenia jest obecny w projekcie od początku i rozumie funkcjonalności w projekcie od samego początku, ale też naturalne cechy z założenia BA, jak skupienie się na detalach, czy rozumienie systemowe i patrzenie systemowe na całość, pomaga analitykowi w tym, żeby te ułaty, mówiąc już tak po polskiemu, odnieść, doprowadzić do końca w sposób skuteczny. Co Salesforce nam daje w TrailMixie? Jaka jest jego rola? Podzielił UAT i rolę analityka na trzy takie etapy. Planowanie i koordynacja, przygotowanie i egzekucja. Jeżeli chodzi o planowanie i koordynację, no to mamy tam przygotowanie timeline'ów, identyfikację testerów, bo przecież wcześniej zrobiliśmy analizę interesariuszy, więc wiemy, kto powinien co testować. I właśnie ta identyfikacja tych funkcjonalności, czyli co ma być przetestowane na UAT, też wchodzi w skład planowania i koordynacji. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie, no to przygotowanie skryptów UAT wraz z testerami biznesowymi, potwierdzenie tych scenariuszy wraz z testerami biznesowymi i odebranie tych scenariuszy jeszcze przed testowaniem z oficjalnymi podpisami, żeby wszystko było legitne, znowu mówiąc po polskiemu. I sprawdzenie danych testowych na środowisku też według Salesforce'a jest rolą analityka, tak aby być pewnym, że jeżeli chodzi o egzekucję, biznes będzie mógł przystąpić bez problemu. A sama egzekucja sprowadza się do przeprowadzenia testów UAT, przetestowania kluczowych funkcjonalności i oficjalne odebranie tych funkcjonalności, tych testów od naszego biznesu przez analityka poprzez odebranie podpisów. No tak, i teraz co zrobić jeszcze, żeby te UAT też można powiedzieć, ale żeby były legitne albo prawilne też w ten sposób, to najważniejsze jest dla mnie zawsze patrzymy na to, że jak UAT nie ma błędów, to znaczy, że coś jest nie tak z UAT i chyba kiepsko się przygotowaliśmy, więc zwracajcie na to proszę uwagę, czy wpływają błędy od użytkowników, bo może też być tak, że jak nie wpływają, to znaczy, że nikt nie testuje i nie ma ruchu po prostu w interesie. I to przygotowanie, które Salesforce i Michał przed chwilą podkreślili, no jest tak naprawdę zaczątkiem zwycięstwa, no bo jeżeli mamy wszystko poukładane, wiemy, mamy ścieżkę eskalacji, wiemy kto za co odpowiada w UAT, wiemy kto z biznesu i kiedy i jak testuje, w jakich okienkach, czy potrzebują pomocy, czy nie potrzebują, to już jesteśmy w połowie drogi do skutecznych testów akceptacyjnych. Też ważna w tym wszystkim ze strony analityka jest proaktywność, czyli proaktywność versus reaktywność i koordynacja versus stagnacja, tak na to mówimy, dlatego że właśnie jeżeli nie widzimy ruchu albo nie ma błędów, to może warto pójść zapytać, bo może ktoś nie umie się zalogować albo zalogował się na to środowisko i tam wszystko działa jak należy. W ogóle nie widać tych zmian, które były wprowadzane, więc jeszcze lepiej dla użytkownika, bo nic nowego nie będzie musiał się nauczyć, ale generalnie wychodzimy do naszych stakeholderów testujących rozwiązanie i w tym wszystkim ważna jest też zasada KISS, którą obaj uwielbiamy, czyli keep it stupid and simple. Nie zarzucamy userów wiedzą bardzo jakąś szczegółową i detaliczną o tym, jak co zostało zrobione i tak dalej, tylko samo mięso, jak niektórzy lubią, czyli po prostu informacja, kto, gdzie, jak, do kogo się zgłosić i żeby ta ścieżka była jasna i bardzo, bardzo precyzyjna. No i
to, co byśmy podkreślili też, że zamknięcie UAT jest trochę jak zamknięcie sprzedaży. Jak nie zamkniemy sprzedaży, to nie sprzedamy. Jak nie zamkniemy porządnie UAT-ów, nie potwierdzimy ze stakeholderami, że wszystko jest w porządku i możemy wchodzić, to UAT-y się nie zamkną i nie będziemy mieli sukcesu. Jak to zrobić? Proponujemy deviation loga, czyli tak naprawdę listę błędów, które wykryto podczas testów, ale też błędów w dokumentacji, jakichś CR-ów odkrytych, które biznes nagle teraz widzi, że są niezbędne w toku postępowania i wszelkie jakieś takie zdarzenia, które zostały wykryte w UAT podczas testów. Dzięki temu możemy na przykład warunkowo zaakceptować wdrożenie, bo określimy biznesowi jakiś status rozwiązania, do kiedy się tym zajmiemy, albo kto będzie się tym zajmował i w którym release to wejdzie. I dzięki temu jest ta transparentność, dzięki temu biznes wie, na czym stoi, możemy zamykać UAT-y i pić szampana. Możemy zamykać UAT-y i też powoli możemy zamykać naszą prezentację, ale zanim chcielibyśmy wam poopowiedzieć troszeczkę o certyfikacji. Jeżeli chodzi o sam certyfikat dla BI-ów, Salesforce'owy, no to jednym z głównych wymagań jest uzyskanie certyfikatu admina, zanim do niego podejdziecie. I tak też było w Salesforce długo przed wypuszczeniem tego certu, że Salesforce podchodził do roli analityka jak do roli admina, a do roli admina jak do roli analityka i to było takie wymienne. Teraz, odkąd jest ten certyfikat, no troszkę się ograniczyli, już mówią, że analityk no, jednak nie musi być taki techniczny, wystarczy, że jak tam będzie miał trochę umiejętności miękkich, trochę Salesforce'a zna, to będzie git. O tej roli i o tych dywagacjach moglibyśmy mówić godzinami, ale nie mamy już czasu, dlatego przechodzimy do tego, jakie certyfikaty możemy zrobić. I tak pierwszą drogą, którą ja polecam i muszę się osobiście pochwalić, że mam te certyfikaty, które widzicie na planszy, to jest ta droga miękka. Wyłączając App Buildera, dodałem go, zaraz wam powiem dlaczego. Warto zacząć od admina. Admin daje nam świetne podstawy do tego, żeby rozwijać się w Salesforce. Jeżeli jesteście analitykami, konsultantami, zróbcie sobie BA, bo to jest świetne przypomnienie wszystkich miękkich technik analitycznych, jakie możecie użyć i one się po prostu przydają. Wspomniałem o App Builderze. Administrator i App Builder pokrywają się praktycznie w połowie. Jeżeli zrobicie admina, macie już zielone światło do zrobienia App Buildera, a jeżeli zrobicie App Buildera, on pokrywa 20-30% User Experience Designer Certification, który też składa się w drugich 30% z BA. Także widzicie, robicie admina i macie już otwartą drogę do trzech następnych certyfikatów. A jak macie BA i UX designera, no to robicie strategy designera i macie tyle certyfikatów co ja i się nie mieszczą potem na planszy, jeżeli chodzi o prezentację summitową. Inna droga, jeżeli chodzi o certyfikaty Salesforce'owe, to ta droga specjalistyczna, konsultancka. Też trzeba zacząć od admina, można sobie to uzupełnić BA-em, ale potem warto rozwijać się tutaj w poszczególnej chmurze Salesforce'owej, w odpowiedniej gałęzi, która nas interesuje. Niezależnie, czy będzie to Sales czy Service Cloud, zawsze warto mieć tą wiedzę, bo ta wiedza ekspercka procentuje, no i też czujecie się pewniej potem w swojej pracy. Tak i ja, będąc analitykami i mając część z tych certyfikatów, które widzicie na tej planszy, też uważamy, że uzupełnienie swojej wiedzy Salesforce'owej o certyfikację IIBA, czyli tego najważniejszego ciała w świecie analizy biznesowej, jest warte świeczki i to tutaj zależy od tego, na jakim jesteście obecnie poziomie doświadczenia. ECBA polecany do 3 lat doświadczenia, CCBA do 8, a potem już powyżej, no to startujemy w CBAP, który jest bardzo praktycznym i trudnym do zdania certyfikatem. Coś o tym wiem. Troszeczkę czasu przymierzałem się do niego, pół roku myślę, że nauki nie poszło w las i bardzo przydatne certyfikaty, gruntujące wiedzę, dające fundament pod zdobywanie dalszych umiejętności, ale są też takie około tej głównej ścieżki certyfikacyjnej certyfikaty, które warto mieć. Dla kogoś, kto się zajmuje raportami, dashboardami i chce iść w analizę danych, CBDA będzie odpowiednią ścieżką, dla kogoś, kto ma trochę, chciałby wiedzieć więcej o analityku w środowisku agile'owym AAC, to jest taki certyfikat, który jest warty zdobycia.
A oprócz tego są takie dwa troszeczkę stojące z boku. CCA to jest Cyber Security, teraz modny temat, ale warto myślę się zainteresować, bo coraz więcej firm, także tych skorzystających z Salesforce'a, zaczyna myśleć o Cyber Security. No jest dużo wycieków danych w ostatnim czasie, więc to jest przyszłościowy zawód i można zastanowić się, czy chce się to robić. No i CPOA, który również posiadam, jest to certyfikat z zakresu analizy produktowej. Nie mylić z certyfikatami na product ownera, to jest bardziej analiza produktu przez trzy role: product managera, senior BA i product ownera. Te role się przenikają, współpracują ze sobą, używają różnych narzędzi. W ramach tej certyfikacji można je wszystkie poznać, potem skutecznie budować roadmapę, wizję produktu i jego dalszy rozwój, więc polecam osobiście ten certyfikat, bardzo przypadł mi do gustu. Tak jest, jeszcze dorzucamy źródła, głównie oparte na TrailMixach i na naszej wiedzy. Jeżeli chcielibyście z nami porozmawiać, zapraszamy do wirtualnego kiosku zaraz po tej prezentacji. Będziemy tam na Was czekać. Jeżeli chcecie jakieś tipy certyfikatowe czy ogólne, zapraszamy, chętnie pogadamy. Możemy też pogadać o piłce, jak chcecie, wpadajcie. Jedna warta chyba rzecz do uzupełnienia, zanim przejdziemy do naszego Q&A. Patrząc na to, co zaprezentowaliśmy, może się wydawać, że pominęliśmy jakiś istotny fragment, jeżeli chodzi o analizę biznesową. No gdzie te wymagania, tak? Nie mówili nic o zbieraniu wymagań, nic jak Salesforce do tego podchodzi. Nie zrobiliśmy tego przypadkowo, nie chcemy was pozbawić tej wiedzy. Jutro Weronika Tołoczko i Magdalena Orłowska będą o tym mówić na osobnej prezentacji na przykładzie projektu Salesforce'owego. Zachęcamy do udziału. Ja osobiście widziałem tą prezentację, warto przyjść, zobaczyć, posłuchać. My po prostu nie chcieliśmy pokrywać tego samego tematu i podzieliliśmy się w taki sposób na różne obszary i myślę, że fajnie to wyjdzie. No i z naszej strony to by było na tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy są jakieś pytania, czy nie. W każdym razie zapraszamy. Tak, tak, dołączam do Was, bo pytania się posypały. Pozwolę sobie tylko uzupełnić. Do porannej kawy jutro będzie można posłuchać Weroniki i Magdaleny. O 10:00 dziewczyny startują z tą prezentacją, o której wspomnieliście. Okej, to co, przechodzimy w takim razie do pytań. Pierwsze pytanie to chyba taki bardziej też komentarz do tego, o czym mówiliście. Czy uważanie, że level zarządczy ma jakkolwiek określoną strategię CRM, też nie jest nieco naiwne? Myślę, że to jest trochę tak, że jakiekolwiek by nie było to rozwiązanie wspiera realizację strategii, a nie jest głównym celem tworzenia strategii. Chyba że no jesteśmy firmą dostarczającą rozwiązania techniczne, no to wtedy myślimy o tym naszym produkcie jako czymś, co jest nierozerwalnie związane z naszą strategią. Jednakowoż wszelkie rozwiązania IT powinny wspierać realizację strategii, a nie być jej głównym elementem. Myślę, Michał, że tu możemy się zgodzić, ale może masz też jakieś coś do uzupełnienia tu w tym temacie. Myślę, że świetnie odpowiedziałeś na to pytanie, nie będę uzupełniał. Super. Pytanie o umiejętności techniczne. W jakim stopniu UBA powinien posiadać techniczną wiedzę odnośnie Salesforce? Ja mogę odpowiedzieć. Powiem tak. Jeżeli chodzi o mnie, ja się zawsze uważałem za analityka miękkiego, czyli generalnie uważałem, że techniki miękkie są bardzo przydatne i tak jest. Jeżeli chodzi o Salesforce'a, polecam zrobić admina, bo on analitykowi daje świadomość tego, jak Salesforce jest rozbudowany. I chyba nie trzeba nic więcej. Nie musicie być specjalistami technicznymi, jeżeli pełnicie rolę BA w projekcie. Musicie mieć podstawy wiedzy technicznej, umiejętności miękkie, żeby zbierać wymagania i współpracować z interesariuszami, a sama technika, ta wiedza techniczna, ona przyjdzie z czasem. Im więcej będziecie pracować w Salesforce, tym więcej jej nabędziecie. Oczywiście możecie się suplementować tym Salesforce'em, tymi certyfikatami. Ja osobiście tak namiętnie zdaję te certyfikaty, bo chcę się czuć pewniej, jeżeli chodzi o techniczną stronę Salesforce'a i muszę przyznać, że to działa. Polecam i admina, i też ścieżkę konsultancką. I chyba tyle, Paweł. Chciałbyś coś dopowiedzieć? Ja myślę tylko, że wypada mi dodać to, że ja byłem takim analitykiem, który wszedł do świata Salesforce'a bez żadnej znajomości Salesforce'a i ten próg wejścia nie jest aż tak wysoki. Jeżeli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia z diagramowaniem obiektowym albo systemami typu CRM, to ta terminologia, czy to, czego Salesforce używa, jest dosyć intuicyjne i
da się żyć na samym początku z tym, że tej wiedzy się nie ma, aczkolwiek przyznaję, że mnie certyfikat admina też pomógł gruntować pewne rzeczy, także też zalecam, żeby czuć się pewniej i lepiej, zdobywanie tych certyfikatów i wiedzy na i też pytać deweloperów i ludzi, którzy się na tym znają, być ciekawym, zdobywać tą wiedzę, chcieć wiedzieć, jak to działa, bo to ułatwia później również w rozmowach o designie z zespołem technicznym. Zadawanie pytań to w ogóle powinna być podstawa pracy analityka w każdym aspekcie. Jak czegoś nie wiesz, pytaj. Jak coś ci interesuje, pytaj, bo przez interakcję z deweloperami i z innymi członkami zespołu dowiadujemy się najwięcej i najwięcej praktycznych rzeczy przydatnych. No tak, analityk, który nie zadaje pytań, no to mam ciężkie życie, tak? Więc odwaga, odwaga, jeszcze raz odwaga, nawet jak się zada pytanie, które nam się wydaje niezbyt mądre, to odbiór tego, że w ogóle się interesujemy i zadajemy pytania raczej w zespole i w biznesie jest zawsze pozytywny, więc zachęcamy do odwagi. Jasne, no to jeszcze trochę pytań w takim razie. Ostatnie pytanie póki co z Facebooka. Na jakim etapie projektu angażowany jest BA? No, tutaj wypadałoby powiedzieć, że to zależy, ale często, bo może być tak, że jesteśmy angażowani już w proces RFP, czyli mamy warsztaty z klientem określające zakres projektu, jak będziemy pracować, wyłaniające stan as is, E2B, jaki będzie change management i tak dalej, a może być tak, że to już wszystko się odbyło i na którymś etapie zorientowano się, że bez analityka dalej się nie da i jesteśmy potrzebni. Więc tak de facto zależy to od setupu projektowego, od tego, jak dana organizacja chce z nami współpracować i też, no nie ukrywam, czasem od budżetu, czy jest budżet na analityka w projekcie i czy jest on niezbędnie konieczny. W prostych projektach pudełkowych analityk może nie być tak konieczny jak w projektach rozbudowanych, gdzie mamy dużo customowych rozwiązań i dużo myślenia o designie. Okej, okay. Alicja na YouTubie pyta, czy można utworzyć taki diagram i używać na przykład w Google Docsach? Jeżeli chodzi o diagramy i ten UPN, to oni mają specjalne oprogramowanie Imagine Cloud albo coś w tym stylu. I tylko tam te diagramy można rysować. Ani Lucidchart, ani inne narzędzia typu Case nie wspierają UPN-a jeszcze, ponieważ firmy, które stworzyły UPN-a, chciały się zamknąć po prostu w swoim świecie i sprzedawać to fanom UPN-a. Można sobie stworzyć na darmowym koncie cloudowym taki diagram i wyeksportować go do jakiegoś pliku PNG czy JPG czy cokolwiek i wtedy zaaplikować go do Google Docsów, ale to jest droga naokoło i niezbyt przyjazna. Tak, więc na razie, póki ta notacja nie jest tak rozpowszechniona, to zalecamy stosowanie oprogramowania do tego przeznaczonego. I to też jest jakieś ograniczenie w tym momencie, tak? No bo do BPMN-a mamy serię notacji, serię narzędzi, które nawet nieraz są darmowe. Także to myślę też do rozważenia dla Salesforce'a i tak, jeżeli chcemy promować tą notację, to żeby ona stała się bardziej powszechna, tak? Natomiast no, widzimy niewątpliwe zalety też korzystania z niej. Mhm. Patrycja prosi o podanie tego kanału na YouTube, gdzie jest pokazane mapowanie procesów na przykładzie whisky. Jeżeli nie macie tego pod ręką, to ewentualnie odeślemy Patrycję do spotkania z Wami, które już zaraz na wirtualnych targach. Chyba że macie to gdzieś pod ręką, możecie wrzucić mi w wiadomości. Mogę to wrzucić w komentarzach. Mam to pod ręką, wrzucę od razu. W prawie czacie, tak? Proszę. Jasne. Bardzo. To jest cały artykuł na Salesforce Benio odnośnie UPN-a i notacji. I na samym dole tego artykułu jest filmik z miniaturką Ryana Reynoldsa stojącym nad jego jeanem. Bardzo przydatny i powiem szczerze, więcej się dowiedziałem z tego filmiku, jeżeli chodzi o UPN-a, niż z samego UPN-a i z Salesforce'a Strayheadów. Świetnie. Patrycja, proszę zwróć zatem uwagę na komentarze, bo już teraz powinien się pojawić ten link, który właśnie przed chwilą podesłał Michał. I mamy chyba jeszcze jedno pytanie. Tak, Dominik pyta, czy są jakieś przydatne feature'y w Salesforce, kiedy użyjemy notacji UPN? Tak sobie myślę. Po założeniu ten UPN miał być trochę takim wstępem do low-code'u w Salesforce. Ale oni tego nie rozwinęli jakoś szczegółowo, że moglibyśmy to zastosować. Oczywiście UPN nam uprościa w pewien sposób analizę, jeżeli używamy standardowych obiektów i to jest chyba tyle na ten moment wiedzy, jaki ja posiadam, ale też ekspertem od UPN-a nie jestem.
Okej. I wygląda na to, że to są już wszystkie pytania, które pojawiły się tutaj w sekcji komentarzy na obu platformach, przez które nadajemy do naszych uczestniczek i uczestników, ale tak jak już wspomniałam, widzę, że na platformie spaceasforcesummit.pl na wirtualnym stoisku naszego diamentowego sponsora, czyli Craftware, znajdziecie również pokój, w którym można porozmawiać z naszymi prelegentami i to w zasadzie powinno to już mieć miejsce od 4 minut. To co? Przenosimy się tak w takim razie do wirtualnego pokoju, ale wcześniej Paweł, Michał, serdeczne dzięki za to, że dołączyliście do nas tutaj, podzieliliście się swoją wiedzą, ciekawymi przykładami. Mam wrażenie, że zainspirowaliście wiele osób do tego, żeby wgryźć się w temat. Cała przyjemność po naszej stronie. Także tak, zapraszamy do. Fantastycznie, polecamy, zapraszamy do kiosku i dla fanów piłki nożnej podaję wynik. Hiszpania, Kostaryka 3-0, 35 minuta. Szybko bardzo serdecznie poszło. Dziękujemy, ale polecamy, żebyście kątem oka patrzyli na mecz, ale zajrzeli właśnie na stanowisko Craftware. Serdeczne dzięki jeszcze raz i do zobaczenia przy kolejnych edycjach naszego summitu. Cześć.